Dzień dobry, tu ja mówię. Jakby nie oceniać wczorajszych wydarzeń, które miały miejsce nie tylko w Pałacu Prezydenckim, chociaż to był taki moment kluczowy, myślę, że zaskoczył wielu. No, niestety zaskoczył również pana prezydenta i zaskoczył służby ochrony państwa, które nie wiedzieć dlaczego, na jakiej podstawie wpuściły policję i pozwoliły na dokonanie interwencji, która w świetle obowiązującego w Polsce prawa była interwencją bezprawną. I fakt ten jest poparty zarówno wyrokami Sądu Najwyższego, jak aktem ułaskawienia prezydenta Rzeczpospolitej, jak i bodajże trzema wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Po drodze mieliśmy jeszcze coś w rodzaju podwydarzeń. Jak chociażby głośny incydent z autobusem, gdzie najpierw reporterzy TVN-u 24 i to tacy, którzy mieszkają w Warszawie albo stale pracują w Warszawie, nagle postawili czerwone światło przed belwederem sygnalizacji świetlnej, której tam nie ma. Ona jest, ale znacznie dalej. I ja to mówię jako mieszkaniec Biskupina, który kilkukrotnie był w ostatnim czasie w Warszawie i z tego miejsca nawet nagrywał jeden z filmików na polskiej chacie. Tam jest rzeczywiście sygnalizacja świetlna, ale znacznie dalej od bramy belwederu. No i ci reporterzy, a nawet się okazało, że jeden z nich się zabłąkał również przypadkowo do tego autobusu, jak to się dawniej mawiało, czerwonego, czyli miejskiego w tej chwili. No i ta wersja o tym, że zatrzymał się autobus na czerwonym świetle i dlatego zastawił bramę belwederu, została pośpiesznie zmieniona na wersję, że autobus uległ awarii, dlatego przez 17 minut musiał tam stać, a jak już odjechał prezydent gdzieś tam jakimś krajem, bokiem po chodniku, no to nastąpiło cudowne uzdrowienie autobusu. Proszę Państwa, to są takie wydarzenia, to które jakby nie patrzeć, jak Państwo zauważyliście, a może i nie, bo ze mną to różnie bywa. Ja staram się mówić naprawdę głosem spokojnym o tym wszystkim, po to, żeby uwypuklić pewne zjawiska, o których zaraz będę mówił, bo one są najważniejsze. Ale to są zjawiska oczywiście szokujące, to są informacje szokujące, to są wydarzenia jeszcze w tak kłamliwy sposób przedstawiane. To jest wszystko to, co działa na społeczne emocje i to się, proszę Państwa, w narodzie odkłada. A ponieważ mamy przekaz medialny całkowicie spaczony, jednostronny, no to tym bardziej ta frustracja u ludzi narasta. No bo jakkolwiek nie oceniać dotychczasowej działalności, aktywności politycznej PiS, to co robi Tusk, to jest przekornie można powiedzieć nowa jakość, tylko jakość rozumiana oczywiście opacznie i w drugą stronę. Mamy teraz taką sytuację, że panowie Kamiński i Wąsik są w areszcie. Zamknięto ich w areszcie dla kobiet, co dla mnie też jest symbolem i upokorzeniem, ale to jest tłumaczone w taki sposób. To jest areszne więzienie, więc spokojnie można było znaleźć cele w takich, gdzie ci panowie będą bezpieczni, bo to oczywiście to zagrożenie związane z tym, że oni pełnili funkcje publiczne i to jeszcze w resorcie, no takim najszerzej pojętym, związanym z sprawiedliwością, z policją i tak dalej. No to w więzieniu się takich ludzi po prostu nie lubi i robi się z nimi różne rzeczy. Także akurat to, że ci panowie powinni być w takim miejscu, gdzie im nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, to jest nic zdrożnego. Natomiast forma, jaką to zrobili, to jest dla mnie kolejny taki sygnał, no, że kobiety tym dzielnym bohaterom pisowskim tam krzywdy może nie zrobią. Mamy po drodze, proszę Państwa, wypowiedź minister Eichard Dibua, a ponoć już nie Dibua, bo z konferencji prasowej nie wiem czy mąż, ale twórcy Wikipedii na pewno się dowiedzieli, że ta pani już nie jest żoną znanego adwokata Jacka Dibua i ta wypowiedź jest związana z protestem głodowym, jakim ogłosił pan. Nie Wójcik, tylko Mariusz Kamiński.
No i ta wypowiedź brzmi w taki oto sposób, że każdy ma prawo nie jeść i nie pić, bo żyjemy w wolnym kraju, demokratycznym kraju. Na tym polega demokracja, chyba tak dokładnie to powiedziała. No tutaj internet od razu zahuczał z porównaniem, trzeba było się ubezpieczyć. To są takie wypowiedzi, które, proszę Państwa, podgrzewają emocje i podgrzewają emocje również tych, którzy tak znowu są w takiej pozycji przyczajonej, czyli patrzą, czy na pewno dobrze zrobili, głosując na Tuska i całą tę ekipę, widząc, co oni wyprawiają, i przyglądają się temu, jaka jest reakcja strony przeciwnej. No tutaj niestety dobrych informacji nie mam, bo uważam, że to, co w tej chwili dzieje się w PiS, no to jest jedna wielka rozlazłość. Tam nie ma żadnego jakiegoś wspólnego, no poza tym, że oczywiście Tuska, no to nie ma jakiegoś pomysłu na to, co z tym całym tym bałaganem zrobić. A jeszcze do tego pojawiają się takie idiotyczne głosy ze strony prawych, którzy tam przypominają o tym, że to szury i antymaseczkowcy doprowadzili do tego, że PiS przegrał. To jest oczywiście po części prawda, ale jeśli się walczy o elektorat, my mówimy, proszę Państwa, o około, żeby tu stracił władzę, na stronę PiS wystarczy przeciągnąć około miliona, przepraszam, około miliona elektoratu, a właściwie odzyskać ten elektorat, który uciekł. No, jeśli do tego elektoratu, przepraszam, wysyła się takie komunikaty, no to oczywiście jest to działanie przeciwskuteczne. Jedno w tym wszystkim nie budzi najmniejszej wątpliwości, przynajmniej moich. Tusk z ekipą pracuje ostro na to, aby wzburzać emocje społeczne, i ten styl, czy brak stylu sprawowania władzy, fatalnie to wygląda, proszę Państwa, do tego stopnia fatalnie, że nawet część kasty sędziowskiej wydaje orzeczenia, które mówią o tym, że Sienkiewicz z Bodnarem łamią prawo, jak to miało miejsce w przypadku telewizji publicznej. Tylko co dalej z tym wszystkim, proszę Państwa? No tutaj snują się takie scenariusze, do których ja bym się chciał poważnie odnieść, ale od razu robię duże zastrzeżenie, że mamy do czynienia z psychologią. A ja psychologiem jestem średnim. Tym bardziej, że mamy do czynienia z taką specyficzną psychologią i z takimi specyficznymi postawami, jak postawę pana Andrzeja Dudy. Podzielmy sobie zjawiska polityczne na przed i po. Przed całą tą awanturą z panem Kamińskim i Wąsikiem mówiło się o tym, że pan Andrzej Duda może zakwestionować ustawę budżetową w związku z samą aferą w telewizji publicznej. Ja wtedy mówiłem, że to jest zbyt wątła podstawa, aby jechać aż tak po bandzie. W tej chwili, proszę Państwa, po tej akcji z Wąsikiem i Kamińskim, prezydent absolutnie ma podstawy do tego, żeby zagrać, nawet nie zagrać, postąpić zgodnie z prawem po prostu, no, chociaż jest to decyzja wymagająca odwagi, wymagająca konsekwencji, ponieważ w mojej, nie tylko w mojej ocenie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest w tej chwili obsadzony niewłaściwie, a działania władzy w sposób ewidentnie łamią konstytucję, i w warunkach, gdy Sejm działa niewłaściwie, ze złamaniem konstytucji, pan Andrzej Duda ma pełne prawo odesłanie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego. Tym bardziej, że tutaj to jest dość wygodna dla pana prezydenta postawa, bo ciężar odpowiedzialności ostatecznie spoczywa na Trybunale Konstytucyjnym. No i tu wchodzi w grę, proszę Państwa, psychologia. No kiedy ja dzisiaj zobaczyłem występ pana prezydenta po tych wszystkich wczorajszych wydarzeniach, a nie było tej reakcji wczoraj, no pan prezydent się tłumaczył tym, że był na tyle wyprowadzony z równowagi, wytrącony z równowagi tym, co się wydarzyło, że wolał ochłonąć. Przynajmniej to są takie, no oczywiście on tego nie powiedział, to są jakieś tam komunikaty typu dowiedziała się nasza redakcja od anonimowego rozmówcy, ale to faktem jest, że tego komunikatu na świeżo nie było.
No dzisiaj był jakiś miałki komunikat typu będę walczył, będę niezłomny i tak dalej. No czyli coś i te groźne miny, z których znamy niestety pana prezydenta, ale za tymi groźnymi minami niekoniecznie idą konkrety. I ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy pan prezydent to jest polityk zdolny do podjęcia. Jemu się zdarzały jakieś takie akcje, ale niestety później się z nich wycofywał. Czy to jest polityk zdolny do podjęcia, no w sumie nie radykalnego, ale dość oczywistego kroku, jakim jest skierowanie budżetu, ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego, no i oczywiście w konsekwencji przeprowadzenie wcześniejszych wyborów. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Pamiętamy, co było ze słynną ustawą Tuska, Lex Tusk, gdzie jednego dnia pan prezydent się zaklinał, że nie będzie żadnych ustępstw, że trzeba zbadać, kto był ruskim agentem, a kto nie, a później jeden telefon z ambasady amerykańskiej i wszystko się wróciło do góry nogami. Natomiast, proszę Państwa, warto rozważyć, jakie skutki by wywołała taka decyzja, gdyby do niej doszła, czyli przyspieszone wybory. No, oczywiście pojawiły się już informacje, że ta władza tego nie uzna. To znaczy, że jeśli prezydent ogłosi wcześniejsze wybory z tego powodu, że ustawa budżetowa nie trafiła na jego biurko, to oni znajdą oczywiście tam te swoje kazuistyczne wyjaśnienia i będą zaczynając od podważenia tego, co stwierdzi Trybunał Konstytucyjny. No tylko, że proszę Państwa, to nie jest takie proste, bo jeszcze po drodze mamy PKW. A PKW to nie jest instytucja, która jest obstawiona ludźmi Bodnara i Tuska, raczej przeciwnie. I to PKW wykonuje dyspozycję, jaką jest przeprowadzanie wcześniejszych wyborów. I to PKW organizacją wyborów, a nie rząd, jak to jest mylnie w niektórych interpretacjach podawane, organizuje. No, jeśli będziemy mieli z jednej strony decyzję Trybunału, z drugiej prezydenta, z trzeciej PKW uzna tą decyzję, a no, z jakichś powodów rząd będzie to kwestionował, Sejm będzie to kwestionował jakimiś tam znowu uchwałami czy innymi kruczkami prawnymi, no to proszę Państwa, to już jest naprawdę bałagan, jakiego nie było dawno. I tutaj, jeśli by Tusk chociażby próbował zablokować wybory w taki sam sposób, jak próbował kopertowe zablokować, czyli samorządowcy, bo to oni tam na dole organizują te wybory w sensie technicznym, ale oczywiście na zlecenie PKW i pod kontrolą PKW, że nie da na przykład lokali, czy nie da środków, to proszę Państwa, to już jest pełna anarchia, to już jest naprawdę gruba historia, której się nie da ukryć przed światem. I ja sobie nie wyobrażam, że aż po takiej bandzie, chociaż biorąc pod uwagę to, co robią do tej pory, może i tą barierę by, i tą granicę by przekroczyli, ale to już na pewno by, proszę Państwa, nie działało na ich korzyść. Gdyby jednak doszło do tych przedterminowych wyborów, no to warto sobie zadać też pytanie, co by to dało, bo tutaj powstaje też taka w moim przekonaniu fałszywa teoria, że PiS by dostał baty większe niż w tych wyborach, które już się odbyły. Ja o tym mówiłem, tą tezę nawet sam głosiłem, ale w tych warunkach przed całym tym bezprawiem, które jest cały czas ze strony rządu eskalowane tymi wypowiedziami, tymi autobusami i tego będzie codziennie coraz więcej. Natomiast gdy pojawiła się zupełnie inna rzeczywistość, polityczna, społeczna, prawna, to jest coraz więcej argumentów po stronie opozycji, że ta władza narusza wszelkie normy prawne, wszelkie reguły i standardy demokratyczne i to jest powód do tego, żeby te wcześniejsze wybory przeprowadzić. Czy w tej sytuacji, gdy odwróciły się role, gdy agresorem jest koalicja 13 grudnia, a nie PiS, który dotąd był tak postrzegany jako przedstawiciele władzy dwóch kadencji, no dla mnie jest to, proszę Państwa, oczywiste, że w tych warunkach PiS nie uzyska gorszego wyniku. Mówi się o tym, że jeszcze bardziej by to zmobilizowało przeciwników PiS. No, proszę Państwa, mam poważne wątpliwości co do tej tezy, no bo mówimy o frekwencji, no moim zdaniem, już absurdalnej, czyli 74%
co było wywołane działaniami PiS-u, niestety toporną propagandą, ale przy tym, gdy te emocje się rozkładają, gdy no, wydaje mi się, że nie ma szans na to, żeby ten wynik był gorszy, że ci, którzy poszli do wyborów i zagłosowali na PiS, oni to zrobią raz jeszcze. Pytanie, czy frekwencja by się podniosła, czy ludzie z tak zwanego środka, widząc już nie tylko zło ze strony PiS-u, ale to, co te zadymy, które rozkręca nowa władza, czy ta frekwencja jest do utrzymania, to tu już mam poważne wątpliwości, a czy jest do zwiększenia, to mam jeszcze poważniejsze, no bo proszę Państwa, mówimy o tak zwanych ludziach, o tak zwanym elektoracie środka, a elektorat środka to jest elektorat, który oczekuje spokoju, ciszy i normalności. Natomiast ta nowa władza zafundowała nam coś zupełnie przeciwnego. A skoro już padła ta liczba miliona głosów, myślę, że milion głosów, gdyby udało się powiększyć PiS-owi swój kapitał, czy właściwie wrócić do tego, co mieli, czyli do wyniku powyżej 8 milionów, 8200, 8,5, albo radykalnie zmniejszyć frekwencję wyborczą, gdyby ta frekwencja była na poziomie 50 kilku, 60 kilku plus 8 milionów głosów, czyli tam by trzeba było wtedy 400-500 głosów, to może to nie pozwoliłoby, proszę Państwa, uzyskać władzy PiS, ale już nie pozwoliłoby stworzyć tej całej tęczowej koalicji. I to jest scenariusz bardzo realny. Właściwie w tym scenariuszu PiS nic nie ryzykuje, no bo jeśli te wcześniejsze wybory nie zakończą się jakimś wynikiem korzystnym dla i nie wyłonią jakiegoś nowego układu, no to po prostu zostanie tak, jak jest. Czyli tu nie ma praktycznie żadnego ryzyka, przepraszam, że stanie się coś gorszego niż jest w tej chwili, bo nic gorszego się stać nie może. Przepraszam. Także wszystko zależy, proszę Państwa, od tego, czy mamy do czynienia z prezydentem i ekipą po stronie opozycji, która jest w stanie udźwignąć ten cały ciężar, bo do tego, żeby przeciągnąć jeszcze te 500 czy 600 tysięcy głosów, no potrzeba, proszę Państwa, jakiegoś planu. I tym planem nie może być tylko i wyłącznie antytusk, to jest sporo, ale tym planem musi być jakiś pomysł na to, aby ci ludzie, którzy zostali w domu, albo którzy nie mogą zapomnieć PiS-u tego, co się działo w czasie pomoru i w związku z Ukrainą, żeby przynajmniej tych ludzi, proszę Państwa, za przeproszeniem, nie gnoić. A jest to niestety po stronie tego pisowskiego betonu, zarówno politycznego, jak i internetowych tych pseudogwiazd, które się same nazywają prawymi, to taki ulubiony sport. Oni całą tą frustrację związaną z ich działaniem, to jest ich dzieło, że PiS przegrał, a nie tych ludzi, którzy nie mogli patrzeć na to, jak, nie wiem, nie można odwiedzić mamy w szpitalu, czy dziecka, czy wcześniaka, czy już takie drastyczne sytuacje w drugą stronę, jak nie można było pójść na cmentarz więcej niż w 5 osób i dalej tych absurdalnych decyzji do dzisiaj się broni, do dzisiaj się mówi, że to była fantastyczna polityka, która uratowała miliony Polaków, a wiemy, że było dokładnie przeciwnie, bo zginęło ponad 200 tysięcy. Ja używam słowa zginęło we właściwej, to jest właściwe słowo, do oddania tego, co się stało. No to proszę Państwa, jeśli po stronie władz PiS-u nie ma żadnej refleksji, przez moment mówił o tym Brudziński, dlaczego przegrali, dlaczego tak się stało, no to będzie bardzo ciężko, proszę Państwa, bardzo ciężko pozyskać ten elektorat z powrotem. Ja od razu mogę powiedzieć, że już to wiele odcinków temu mówiłem. Ja ten temat pomoru odcinam. Ten temat pomoru odcinam, bo nie będę sobie teraz robił sam koło pióra, mówiąc nieelegancko, widząc, co się dzieje. A tu się domyka system, proszę Państwa. Więc ja mogę powtórzyć, chociaż to
obrzydzenie w obrzydzeniu za Urbanem, że z obrzydzeniem mógłbym zagłosować na PiS w tych przyspieszonych wyborach. Oczywiście jedyną motywacją, jaką mam w tej chwili, to nie głosowanie na mniejsze zło, tylko głosowanie na mniejszy zamordyzm. Bo jeśli to się będzie dalej toczyło w takim kierunku, to proszę Państwa, ten system zostanie domknięty i dobiorą się nam do tyłka w taki sposób, jak jeszcze nikt nigdy nam się nie dobrał. I dlatego akurat po mojej stronie takiego emocjonalnego podejścia do tego nie ma, że dopóki nie przeprosicie za to, co robiliście w tamtym czasie, to mojego głosu nie zobaczycie. Natomiast ja doskonale rozumiem i szanuję stanowisko tych ludzi, którzy często z osobistych nawet powodów nie potrafią oddzielić tych emocji, całych tych toksycznego czasu, które było udziałem PiS-u, i tutaj dla nich nie działał argument, że PO robiłoby tak samo, bo po to głosowali na PiS, żeby PiS nie robił tak samo jak PO. No jeśli w ich stronę nie ma żadnego gestu, chociażby tego minimalnego, związanego z magicznym słówkiem przepraszam, no to cóż ja mogę powiedzieć? Ja nie mam żadnych argumentów. I powiem Państwu nawet w taki sposób, że jakieś postawy moralne, podstawy moralnej, intelektualnej, żeby próbować w ogóle tych ludzi przeciągać na tą stronę, no bo to trzeba zacząć od wzajemnego szacunku. Jeśli po stronie władz PiS-u nie ma takiej inicjatywy, nie widzą takiej potrzeby, aby do tych ludzi wyciągnąć w rękę najprostszy możliwy człowieczy sposób, no to ja w tej sytuacji jestem, proszę Państwa, bezradny. Wiem, że część polityków PiS obserwuje to, co się dzieje na Twitterze z moim udziałem i na polskiej chacie. To mogę powiedzieć tylko jedno. Panie i panowie, dopóki nie wykonacie tego najprostszego na świecie gestu, no to zapomnijcie, że odzyskacie elektorat w takiej liczbie, w jakiej utraciliście. No ale to już jest pod waszą rozwagę, to już jest apel do waszych serc i rozumów. Co z tym zrobicie, to już jest wasza sprawa. Podsumowując, proszę Państwa, wcześniejsze wybory jak najbardziej są realnym scenariuszem, ale potrzeba do tego dwóch rzeczy. Odwagi ze strony prezydenta i opozycji, no i próby na szybko pozbierania i ułożenia tych wszystkich rozsypanych klocków, brzydko mówiąc, w jedną kupę. A żeby to zrobić, no to tak jak przed chwilą starałem się to przedstawić, trzeba się zachować jak człowiek, trzeba się zachować odważnie i trzeba przeprosić po prostu za to, co się robiło głupiego i złego, a nie upierać się jak osioł przy tym, że robiło się rzeczy dobre, bo proszę Państwa, robiło się nie tylko rzeczy niedobre, ale robiło się też rzeczy podłe i tragiczne. I przynajmniej to proste staropolskie słowo, przepraszam, powinno paść w tym kierunku, jak nie obietnica zmiany w myśleniu politycznym, jeśli chodzi o te obszary. No, pomór to na szczęście już jest za nami, ale kontekst ukraiński też jest bardzo ważny. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Nie wiem, czy pana prezydenta i PiS w takim stanie, w jakim on jest, mentalnym, rozbitym, stać na decyzje odważne. Nie wiem, czy PiS stać na to, aby na szybko zbudować, może nawet nie program, bo to chyba jest nierealne, ale jakiś przekaz, który docierałby do szerszej grupy niż do tak zwanego betonowego elektoratu. A jeśli tego nie potrafią zrobić, no to mówiąc szczerze, w ogóle nie warto się za to brać, bo można się tylko i wyłącznie skompromitować. Natomiast patrząc na to realnie, absolutnie nie zgadzam się z tym, że PiS by w tych warunkach, nowych zupełnie warunkach społeczno-politycznych, na wcześniejszych wyborach przegrał. W najgorszym razie, w mojej ocenie, wylądowałby w tym samym miejscu, w którym jest. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.